Witamy serdecznie widzowie. Plan jest taki dzisiaj, żeby nazbierać dwa kosze grzybków i zrobić... Chcemy zrobić... Co zrobić? Chcemy zrobić opiekane kapelusze w zalewie octowej. A do tego potrzebne są kapelusze jędrne, nie za stare i nie takie całkiem Nie za małe młode. I nie za duże. No takie właśnie. W sam raz, żeby się do dużego słoika zmieściły. Także ruszam. Trzymajcie kciuki. Widzicie to? Trojaczki złączone. Jakieś trojaczki siamskie. Jeden. Drugi. I trzeci. Monika tam stoi. A ja tutaj koszę. O, jaki fajny. Starszy już taki egzemplarz. Tu taka polanka. Tam Monika. A tu grzybek. I kolejny. Następny. Ale grubiutki. O, a tu też następny. No i to jest konkretny grzyb. Jeden grzybek. Drugi grzybek. Trzeci grzybek i czwarty grzybek. A tu to chyba nikogo nie było. Trzy grzyby obok siebie. Stare grzyby. Chyba tu nikt nie chodził. I jeszcze tu jest jeden. Tutaj. I jeszcze jeden tu jest. To już chyba piąty. I następny. I jeszcze jeden. No to tu chyba rzeczywiście nikogo nie było. Ciekawe, czy jeszcze tu gdzieś coś jest. Trzeba się dobrze przyjrzeć, bo te grzybki, one się z tymi liśćmi tu razem zlewają i ciężko je dojrzeć. Ale chyba więcej tu już nic nie widzę. Chyba nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Jest moc, proszę Państwa, jest moc. Zobaczcie, jaki zakamuflowany. Ledwo go dojrzałam. Kryją się te pieruny małe. Znaczy ten akurat nie jest taki mały. I do koszyka. I kolejny, też tutaj w tym miejscu, ale... Chyba gdzieś, no nie wiem, metr dalej może. Rośnie. O, połowa zjedzona. Szkoda. I tu następny. I tu. Sobie chodzę, chodzę, dziesiąty grzybek, a tu następny. Proszę bardzo. W jednym miejscu w kupie sobie rosną. Kurczę, Monika kosę wzięła. Nie ma jej przy sobie. I tu kolejny. Kurczę, chyba z 15 grzybów w jednym miejscu. Tyle nazbieraliśmy grzybków. Poniedzieli, dzisiaj. Poniedzieli. A jest wtorek, czyli po niedzielnym koszeniu, także nieźle. W nocy jeszcze trochę popadało. To są dobre kapelusze. O. Dobra wielkość. No, średnica, no tak, na damską łapkę. Ten też jest. Dobry. Tak, teraz robimy sobie przetwory z grzybków, które uzbieraliśmy. Tu już mam kapelusze oczyszczone, pozbawione nóżek. Oprócz kapeluszy będziemy potrzebować jeszcze mąkę pszenną, jajko roztrzepane z mlekiem, z solą, z wegetą i z papryką słodką. I bułkę tartą. Bierzemy kapelusz, obtaczamy go w mące. Następnie w jajku. I
i na końcu w bułce tartej. I tak robimy z każdym kapeluszem. I takie kapelusze w panierce wjeżdżają na patelnię. Będziemy je obsmażać z obydwu stron, jak kotlety schabowe. Tak wyglądają obsmażone grzybki. Teraz przygotujemy sobie słoiki, najlepiej litrowe. Teraz pokroimy sobie cebulę. I teraz do każdego słoika sobie wrzucimy na dno dwa ziele angielskie, listek laurowy i tak około 5-6 ziarenek pieprzu. Następnie poukładamy sobie kapelusze. A na grzybkach ląduje cebula. Tak to wygląda. Teraz przygotowujemy zalewę. 5 szklanek wody, szklanka octu, 3/4 szklanki cukru, łyżka soli, najlepiej tej do przetworów. I to wszystko zagotowujemy. I teraz gorącą zalewą zalewamy słoiki. Teraz zakręcamy i stawiamy do góry dnem na około godzinę. Po godzinie pasteryzujemy jeszcze tak do 30 minut. Słoiki już zapasteryzowane, także smacznego i do następnego.